Dobra, zawijamy naszą kubkę. A! Chodź tutaj. Wygląda jak kubka. Cześć kochani, witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mam dla Was, co ja mam dzisiaj dla Was? Dzisiaj mam dla Was ciastofazę. Czy to ją mam tutaj. Patrzcie, opakowanie wygląda tak. Ciastofaza akurat mam tutaj cenę, kosztuje 69,90, ale na internecie można znaleźć bardzo fajne promocje i kupić ją w o wiele tańszej cenie. Zobaczcie, samo opakowanie już nas przyciąga, bo coś się na nim dzieje, jest kolorowe, jest błyszczące. I widać, że te niektóre elementy mają się ruszać, więc otwieramy i sprawdzamy, co to dokładnie jest. Ale zanim do tego dojdziemy, pamiętajcie o subskrypcji. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zróbcie to koniecznie teraz i z dzwoneczkiem, bo wtedy dostaniesz powiadomienia o moich najnowszych filmach. Okej. I jeszcze jedno, słuchajcie, jestem też na Instagramie, więc zapraszam Was również na Instagram pod nazwą Zabawkowe Testy. To jest akurat zestaw z jednorożcem. Takich zestawów jest kilka różnych, więc możecie sobie wybrać taki, jaki Wy chcecie. No dobra, i co? I przechodzimy. W zestawie mamy instrukcję obsługi. Mamy już taki, widzę, wypadł nam nożyk. Karta informująca też jakaś. Mamy taką ciastolinę w kolorze różowym i w kolorze fioletowym. I co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy tutaj? Ups! Dobra, mamy, patrzcie, dwie takie, nie wiem jak to nazwać, w ogóle jakieś skrzydełka, nieważne. Takie dwa akcesoria, które już widać, że będą powodowały ruch, bądź tutaj chyba świecenie. Mają takie zabezpieczenie na baterie, więc to one są naszym tutaj głównym bohaterem. Mamy takie akcesoria jak o, róg. Co jeszcze mamy? Mamy oczy. Chciałam powiedzieć okulary, bo już tutaj widzę okulary. Mamy takie okulary. To wszystko oczywiście jest wykonane z plastiku. To jest takie gumowe. Możemy wyginać, więc tak, oczy, okulary w plastik. Tu mamy bodajże koronę. To też jest gumowe. Ogon? Może być ogon? Jak myślicie? Wygląda trochę też jak róg, ale będzie pewnie ogon, jeżeli mamy jednorożca. I to jest taka kokardka. Czyli te wszystkie są gumowe, te ruszające się nasze akcesoria plus oczy i okulary są plastikowe. Nożyk też jest plastikowy, więc to już możemy zdjąć. I co? Słuchajcie, to też możemy już odłożyć. Dobrze, patrzę jeszcze, co tu jest napisane. Stwórz swój świat pełen życia, więc będziemy taki świat robić. Mam tutaj taką uśmiechniętą kubkę i chyba właśnie ją wykonam. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, żeby nie było, że o czymś zapomniałam. A, wiem. Zabawka jest przeznaczona od 3 roku życia i oczywiście jest od firmy EP. To chciałam powiedzieć. Dobra, nóż się przyda. Na pierwszy rzut oka zwykła ciastolina. Słuchajcie, zwykła ciastolina, wyróżnia ją tylko te dodatkowe akcesoria, które oczywiście możecie sobie używać również do innych ciastolin, innych firm, które macie obecnie w domu. Ta ciastolina była na samym początku dość taka twarda, jak wyjęłam ją z opakowania, ale oczywiście po dłuższym czasie można ją tak sobie w rękach wyrobić, że jest mięciutka. I co? I spróbujemy zrobić kupę. Ja mam pomysł na kupkę taki, że najpierw to rozwałkujemy i na tej kupie zobaczymy, co może nam tutaj się ruszać. Może nam świecić róg, a ja bym chciała jeszcze zobaczyć, albo ewentualnie może wtedy zrobimy koronę, bo już widzę. A, dobra, słuchajcie, zaraz do tego przejdziemy. Zrobię szybko, żeby oczywiście
Więc czekamy na sam koniec, żeby zobaczyć, jak działają te nasze akcesoria ruchome. Kto dotrwał do tego momentu, poproszę o łapkę w górę, więc wpisujcie też w komentarzach, czy macie to, albo czy Wam się to podoba. Bo jak na razie dla mnie to jest zwykła ciastolinka. A zaraz zobaczymy efekt tych jeszcze. Trochę nawet bardziej się rozrywa efekt tych dodatkowych akcesoriów. Akcesoria to bardzo fajny pomysł. Słuchajcie, ja kiedyś wykorzystywałam, jeżeli nie widzieliście tego filmu, to oczywiście Was do niego zachęcam. Jest również na moim kanale. Akcesoria z bamczymsów. To wykorzystywałam do ciastolin. To też może być fajne połączenie zabawy. Ale jeżeli mamy taką ciastofazę, więc to też jest ok. Dobra, zawijamy naszą kubkę. A, chodź tutaj. Wygląda jak kubka? Słuchajcie, no nie wygląda jak kupa. Dobra, ona ma nie wyglądać jak kupa. Taka ładna kubka. Będzie to wyglądało tak. Pomyślcie sobie, że to jest ta piękna z obrazka. Prawie mi się udała. Możemy do niej dodać okulary. Oj, to trochę mi ciężko wchodziło, przez co mi się rozwaliła moja kupunia. Dobra, udało się. Co prawda tu jest różowa, ja wzięłam fioletowy, więc te okulary nam się trochę zlewają. No i co? Zobaczymy na samym początku, jak działa ruch. Tu gdzieś widziałam to światełko. To jest to, więc wyciągamy takie, zobaczcie, tutaj zabezpieczenie plastikowe i powinno nam świecić. Nie świeci? Okej, dobra. Wkładamy, zobaczymy to. Ma jeszcze takie metalowe elementy i te elementy, tak mi się przynajmniej wydaje, że one będą wchodziły w reakcję z naszą baterią. Wciskamy to, przez co... Widzicie? Słuchajcie, tylko to trzeba wcisnąć. To było trzeba zrobić na jakoś samym początku, jak tworzyliśmy kupę. No i co? Teraz mi nie świecisz. Jak ja chciałam pokazać, jak to ładnie wygląda, to teraz przestałeś świecić. A prawda jest taka, że w instrukcji obsługi nawet znajdziemy taką informację, że bateria wyłączy się po kilku sekundach działania, a tylko i wyłącznie dlatego, żeby starczyło nam to na dłużej. Jeszcze raz spróbujemy to zaświecić, żebyście widzieli. No. O, patrzcie. Te światełko połyskuje nam w różnych kolorach. Widzicie, jak ładnie? I to mi się podoba. To mi się bardzo podoba, bo faktycznie te akcesoria wchodzą w reakcję z naszą plasteliną i dzięki temu nam świecą. I to naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Ale teraz przejdźmy do drugiego. Wyciągniemy ten, bo niestety mamy tylko jedną kubkę, więc musimy się nie udzielić. I przechodzimy, wyciągamy zabezpieczenie. Tu też było takie zabezpieczenie na baterię, żeby ta bateria się nie wyczerpała. I założymy sobie koronę, bo to wygląda jak korona. Widzieliście? Patrzcie. Działa? Nie działa. Znaczy teraz działa. Teraz nie działa. O tak powinnam powiedzieć. Ok, czyli wkładamy to. I tak wygląda moja kubka. Chodźcie, zakryję. Tak wygląda kupa z koroną na głowie. I nie chce teraz działać. Zbuntowała się. No i nie działa. A no zadziałaj, bo chcę Ci jeszcze pokazać. Dobra, zrobimy to tak. Ja już nie będę jej do końca wpychała, bo kupa i tak mi się rozwaliła. Chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest to ciekawe rozwiązanie do takich zwykłych ciastolin, gdzie możemy sobie tworzyć przeróżne rzeczy, ale możemy je też ożywić, możemy nadać im trochę charakteru, więc naprawdę to jest strzał w dziesiątkę. Pamiętajcie, szukajcie promocji, bo na to możecie znaleźć naprawdę bardzo dobre promocje. I są różne typy, nie tylko jednorożce, ale też inne rzeczy możecie zdobyć. Więc patrzcie, to jest najważniejsze.
ktoś to fajnie przemyślał. Przy reakcji świecimy i kręcimy się. Tu jeszcze mamy okulary też nam mogą, nam się... Patrzcie. Okulary też mają tutaj taki otwór, gdzie możemy dodać je do naszego świecącego akcesoria, do naszego świecącego zestawu. Widać, że świecą? No okej. Okay. Słuchajcie, pokazałam Wam chyba już wszystko, więc mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to poproszę łapkę w górę. A teraz się z Wami żegnam. Buziaki, trzymajcie się, pa!